Witajcie! To drugi odcinek w serii Polskie znaczki pocztowe, jakie posiadam. Tym razem pokażę Wam tematy, bo lubię zbierać znaczki tematycznie. Zapraszam do oglądania. Zatem przechodzimy do pierwszej tematyki, z jakiej mam najwięcej znaczków, generalnie z całego świata najwięcej w tej tematyce, to są zwierzęta. Jak widzicie, ładna seria, parki. Bardzo mi się podoba. No generalnie te znaczki mi się podobają. No i to jest super. Te ryby są cudowne. Naprawdę są piękne. Nabyłem je jakiś czas temu. I tu jeszcze jest taka. Piękne są. Jak lubicie takie tematy, to te ryby to must have, jak to się mówi. Czyli musisz mieć. Koniki. Mamy zaprzęgi. Ten jest fajny znaczek, bo jest taki długi. Lubię nietypowe znaczki. Lubię krzywe znaczki. Lubię pocięte, znaczy cięte znaczki. Lubię duże znaczki, długie, no takie nietypowe znaczki lubię zbierać. No i lubię bloki, ale to o blokach kiedy indziej Wam opowiem. Tutaj mamy koty i psy. Ta seria też jest fajna. Niektóre mam kasowane, niektóre mam czyste, z przywieszką. No różnie. Pamiętam ten znaczek, taki brzydki kasownik miałem na tym znaczku, bardzo brzydki. Prawie znaczek był nieczytelny. No co mamy dalej? Motyle. Śledzę jednego z filatelisty, który zbiera tylko motyle. No też ciekawy, ciekawy temat. Jak ktoś lubi same motyle zbierać, to zbiera same motyle. To wszystko zależy od tego, co filatelista chce mieć. Co tu mamy dalej? O, to też polskie znaczki. Te przez przypadek, znaczy te dostałem tak w jakiejś większej paczce i nawet nie wiedziałem, że to jest seria. Zacząłem układać, patrząc na grafiki i okazało się, że mam trzy znaczki z serii. Nie wiem, czy to jest kompletna seria, ale chyba tak. Zoo Warszawa. O, ciekawe. Byłem w Zoo w Warszawie wielokrotnie, w Zoo we Wrocławiu. No, we Wrocławiu ładniejsze, jeśli chodzi o zoo. Jeśli ktoś nie był, to polecam serdecznie do Zoo we Wrocławiu. Koniki. Tak, co mamy tu dalej? No tutaj dzika zwierzyna. Tak, no i te znaczki, te są bardzo fajne znaczki. Polecam Wam kupić te znaczki, mieć te znaczki. Analizowałem te znaczki pod kątem inwestycyjnym i według moich obliczeń one realnie zyskują na wartości, uwzględniając średnią krajową. U góry macie link do filmu, jak ja to wyliczam. Także jeśli chcecie coś zainwestować, to ja bym polecił Wam tą serię. Ale oczywiście to są moje przemyślenia, możecie się z nimi nie zgodzić, możecie mieć swoje przemyślenia. Każdy sam podejmuje decyzje inwestycyjne. Ja mogę tylko powiedzieć to, co ja mam w głowie, jak ja to analizuję i dlaczego to wybieram. W tym filmiku, co mieliście podlinkowane przed chwilą, to sobie zobaczycie, jak ja to wyliczam. Co tu mamy dalej? Zwierzęta prehistoryczne. Ta seria jest też bardzo fajna, bo podoba mi się czcionka, jaka została użyta przy nominale. Ja jako osoba, która interesuje się kaligrafią, zwracam uwagę na takie rzeczy i no to mi się bardzo podoba. O, tutaj mi się zrobiło przesunięcie, zaraz poprawimy. Tak. Pieski. Tutaj zwierzątka jakieś, no zwierzęta, generalnie zwierzęta. Ja lubię zbierać tematycznie, dlatego mam to tematycznie poukładane. Te konie są piękne, te znaczki są duże, lubię duże znaczki. No, można wręcz obraz z tego zrobić, dlatego polecam. No i tu mam luzaki z polskimi znaczkami, które albo się zdublowały, na przykład jak ta 50, czy to złoty 35, albo mały brzydki kasownik i zostało mi. Albo po prostu nie pasują do żadnej serii, tak jak ten, ale są tam zwierzęta na nim, dlatego to tutaj się
znalazło. Mam taką po prostu zasadę. Dalej są już inne kraje, więc nie będziemy przechodzić. Idziemy do kolejnego klasera. Kolejny klaser to, jak myślicie, co? Też czerwony. Flora, czyli roślinki. Takie znaczki. Pokażę Wam oczywiście tylko znaczki polskie, bo ja tu mam również inne kraje. Nie układam ich rocznikowo, no bo dla mnie ważny jest temat, jaki jest na znaczku. Rocznikowo układam znaczki, te, które nie należą do tematów. To tak jak właśnie widzieliście na poprzednim filmiku, to tam było w miarę rocznikowo, ale to też konkretne dziesięciolecie, a nie rok po roku. No bo ja nie zbieram wszystkich znaczków. Ja zbieram te znaczki, które mi się podobają, które chcę mieć w swojej kolekcji, albo które traktuję jako inwestycje w pewnym stopniu. Z roślin polskich za dużo nie mam. No i dwa te ostatnie takie. Zapewne wam znane. Dalej są inne kraje, to nie będziemy szli. Ale kolejny klaser, już ostatni na dzisiaj. Ostatni klaser na dzisiaj to, jak myślicie, co to będzie? To będzie sport. Pokażę Wam polskie znaczki sportowe, jakie posiadam. Jak wszystko, to wszystko. Tak to wygląda. Muszę je przełożyć do innego klasera, bo tu się już przestają mieścić. Muszę je do większego klasera przełożyć, bo tu na razie dobrze wyglądają. W sensie są dobrze porozkładane, mają powietrze, jak ja to mówię, między sobą. Tą przestrzeń. Ale jakbyśmy szli dalej do innych krajów, na przykład Czechosłowacja, no to to już sam są nawtykane, jeden koło drugiego, bo niestety się nie mieszczą. Już. Aczkolwiek nie miałem zamiaru jakoś tam większego robić znaczków sportowych w kategorii. No nie sądziłem, że aż mam ich tyle. Ale jak zacząłem je odkładać, tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, na początku pokazywałem Wam koperty, gdzie mam jeszcze jakieś tam kategorie różne. No właśnie ja tak odkładam trochę do kopert, trochę trzymam w klaserach. Do kopert wkładam pojedyncze jakieś znaczki, które jakoś nie uszkodzą się trzymając w kopertach. No i tu na końcu luzaki, polskie znaczki sportowe. Bo dalej mam, jeszcze się upewnię, ale chyba tak. Tak, dalej mam Kubę. Także Kuby Wam pokazywać dzisiaj nie będę. No i słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o te trzy kategorie. Zapraszam do kolejnego filmiku, gdzie zobaczycie bloki i arkusze, czyli te dwa grube klasery. Oczywiście tylko polskie Wam pokażę, no bo tam są też różne inne kraje. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji i do lajkowania i do usłyszenia następnym razem. Cześć!